Dzień dobry moi drodzy, witam Was na kolejnych zajęciach teatralnych z cyklu online i dzisiaj zrobimy coś takiego, co nazywa się czapko postać. Do stworzenia czapko postaci będzie nam potrzebny przede wszystkim karton, jakieś kawałki kartonu. Będą nam potrzebne nożyczki, jakiś dobry, mocny klej. Ja tu będę dzisiaj używała kleju na gorąco. Ołówek do szkicowania i na przykład papier samoprzylepny, żeby zrobić elementy twarzy dla takiej czapko postaci. Albo na przykład pisaki, kredki czy farby. Czapko postać, tak sobie właśnie to nazwałam, jest to nic innego jak element kostiumu, który będzie można założyć na głowę w trakcie grania jakiejś postaci. Także trzeba zrobić to tak charakterystycznie, żeby widz od razu wiedział, jaka jest to postać, ale później jeszcze spróbujemy tę czapko postać przekształcić w taką lalkę teatralną. Zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. I teraz tak. Potrzebny jest nam przede wszystkim kawałek kartonu taki, który zmieści się na obwodzie naszej głowy. Ja mam dzisiaj tutaj taki sztywny karton, w związku z tym po prostu będę go na początek zginać w ten sposób, żeby stał się bardziej elastyczny. I on musi być po prostu dopasowany do obwodu naszej głowy. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. O, powinno być w porządku. Czyli każdy z Was, robiąc coś takiego w domu, musi sobie tutaj zaznaczyć moment, gdzie należy to uciąć. I ucinamy tutaj w odpowiednim miejscu ten nasz karton. Ojej, to jest naprawdę twardy ten karton. Ale to nic nie szkodzi, jakoś sobie poradzimy. Jak już mamy ten obwód przygotowany, to jeszcze raz sobie sprawdzamy, czyli mniej więcej w tym miejscu. Najpierw będziemy oczywiście robić wszystkie elementy, natomiast później będziemy to kleić. Tutaj naprawdę bardzo mocny klej, chyba że na przykład taśma dwustronna, też jakaś mocna, żeby to wszystko się nam trzymało. I teraz będziemy po prostu robić elementy tej postaci. Wszystko teraz zależy, jaka to będzie postać. Ja będę dzisiaj robiła postać kota, także tutaj na przodzie będę musiała po prostu zrobić wszystkie elementy kota. I teraz tak, czapko postać trzeba jakoś zamknąć, także kolejną część kartonu musimy sobie tutaj odmierzyć i wyciąć, słuchajcie, takie koło, żeby móc tę czapko postać zamknąć, tak? Czyli tutaj dokładnie trzeba sobie to odmierzyć, mniej więcej narysować i wycinamy górę. Możemy też robić to wszystko stopniowo. Słuchajcie, ja sobie użyję nożyka, ponieważ mój karton jest bardzo mocny. Natomiast absolutnie nie możecie robić tego sami. Wszystko pod nadzorem osoby dorosłej. Słuchajcie, jeszcze przy wycinaniu tej góry warto by było zrobić, słuchajcie, takie małe miejsce, żeby móc tę górę wsadzić w cały ten tutaj stelaż i po prostu podkleić, ponieważ jeżeli zrobimy tylko takie kółeczko, może nam być ciężko skleić te rogi i dlatego warto by było po prostu tutaj, pokażę Wam mniej więcej, o co chodzi, chociaż zrobić taki element, po prostu taki mały tutaj element, którym będziemy mogli skleić po prostu tę górę z całym stelażem. Oczywiście boki też będziemy później podklejać, natomiast właśnie, żeby nam się to wszystko trzymało, jak wiecie, zawsze powtarzam, żeby zrobić wszystko porządnie i lepiej podkleić, żeby po prostu Czyli tak będziemy mogli to, słuchajcie, przykleić tutaj sobie do środka. Ja cały czas sprawdzam tutaj rozmiar. O, jest prawie okej u mnie. Jeszcze muszę tutaj troszeczkę przyciąć. Wszystko róbcie stopniowo, żeby móc nanieść jakieś zmiany, poprawki. I oczywiście, żeby to było dopasowane do Waszej głowy, tak? Czyli to po prostu musi tutaj wejść do środka i się w tym zamknąć.
Dobrze, prawie. Może też troszeczkę wystawać tutaj na brzegach. Nic nie będzie szkodziło. Ok. W porządku. Czyli mam tu górę. Moi drodzy, i teraz zabieramy się do rysowania elementów całej naszej postaci, elementów jej twarzy. I co? Ja będę rysowała kota, dlatego muszę mu narysować uszy, oczy, nos i zrobić też wąsy. I wszystko to będę robiła również z kartonu. Jeżeli Wy nie macie w domu kartonu, możecie wykorzystać na przykład Bristol albo jakąś mocną taką tekturę, mocny blok techniczny, to też wszystko będzie ok. Tylko żeby te elementy były po prostu duże, żeby to dobrze wyglądało. Tak samo stelaż można na przykład zrobić z Bristolu. Czyli co? Po prostu biorę sobie karton i rysuję uszy. O. Rysuję uszy. Rysuję oczy. Tu narysuję pod spodem, żeby wykorzystać całkowicie przestrzeń. Pamiętajcie, że dobrze jest nie marnować rzeczy, tak? Także po prostu wykorzystujcie jak najwięcej tutaj przestrzeni, żeby nie marnować. I co? I jeszcze narysuję tutaj nos. Nos mi się zmieści tutaj. I zaraz zabiorę się do wąsów, pokażę Wam, jak to zrobić. Czyli co? Wycinam. Wycinam te wszystkie elementy. Także też cały czas zachęcam Was do tego, żebyście po prostu stopniowo pracowali i sprawdzali efekty. Dobrze, czyli ja już mam nos, mam oko i zabieram się teraz za ucho. Ucho tak samo, przymierzam, jak to będzie wyglądało. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Czyli co, mam już jeden zestaw i zabieram się teraz za kolejny. Ok, czyli mam już uszy, mam oczy, wszystko sobie tutaj sprawdzam, porównuję. Mogę też popracować nad kształtem, żeby one były bardziej zsynchronizowane ze sobą, ale jeżeli nie będą, nic nie szkodzi. Pamiętajcie, że liczy się wyobraźnia, fantazja, nasze postaci też mogą być po prostu zwariowane. Ok, czyli co? Mam uszy, oczy, nos. Aha, no i wąsy, właśnie, wąsy, słuchajcie, więc wąsy, tutaj patrzę, bo ja mam tutaj różne rodzaje tych kartonów i patrzę, o, ponieważ niektóre kartony mają dosyć mocno zarysowaną właśnie strukturę jakby tego materiału i widać te poprzeczne, słuchajcie, tutaj takie pasy i właśnie na przykład przy robieniu wąsów jest dobrze to wykorzystać i właśnie te poprzeczne pasy po prostu poprzecinać. I teraz, jeżeli macie bardzo mocny karton, no to jeżeli trzeba użyć nożyka, to błagam Was, nie róbcie tego sami, nie wolno Wam, musicie koniecznie pod nadzorem osoby dorosłej, chyba że po prostu nożyczkami można też próbować. Czyli co? Czyli korzystam z tych poprzecznych rzeczy i właśnie, o, moje nożyczki jeszcze dają radę przez chwilę, zobaczymy. O. Proszę bardzo. Mam jednego wąsa, tak, jednego wąsa. O. Tutaj będę mogła nimi troszeczkę oczywiście sobie potem popracować, żeby one były, czyli co? Czyli po prostu kilka takich wycinamy wąsów. Jedziemy! Moi drodzy, czyli wąsy już mam gotowe. Tutaj też fajnie właśnie karton pracuje, że on się zaczyna rozwarstwiać i będzie to bardzo fajnie wyglądało. I teraz tak, trzeba ozdobić i przystąpić do klejenia. Ja będę używała kleju na gorąco, dlatego on już mi się tutaj grzeje, a w tym czasie ja sobie te wszystkie elementy, które zrobiłam, po prostu ozdobię. I teraz tak, żeby zrobić oczy, wykorzystam papier samoprzylepny, ale mówię, możecie sobie wykorzystać farby, pisaki, cokolwiek tam chcecie i po prostu wytnę tęczówki dla mojego kota i przykleję. Tak, tu sobie odmierzam mniej więcej, jaki to będzie wymiar i mój kot będzie miał zielone oczy, jak prawdziwy kot. Dobrze, czyli mam już, słuchajcie, jedno oko i teraz na wzór tego będę robić drugie. Cześć Gustaw, miło mi, że przyszedłeś tutaj mi potowarzyszyć, żebym mogła sobie spojrzeć na Twoje oczy.
i na podstawie tego zrobić. Dobra, czyli mam już prawie tutaj gotowe. Oj, klej już mi się tutaj mocno grzeje. Dobrze, i jak mam gotowe, to nic, jak po prostu przyklejam. Jak zwykle, za krótkie paznokcie. O, czy się uda? Musi się udać. Dobra. Jest jedno. No, mam to. Okej, jest i drugie. Dobra. Mam oczy kota jak nic. Dobra. I co? I nos. Słuchajcie, nos sobie po prostu pokoloruję flamastrem. Gustaw, pokaż się. Jaki ten nos? Nos jest gotowy, w moim wykonaniu jest czarny, ponieważ mój kod jest fantazyjny i niech tak po prostu zostanie. I co? I wąsy. I wąsy, słuchajcie. Wąsy sobie zostawimy w takim kolorze, w jakim są. I uszy też sobie zostawimy tak, jak są. Tu muszę troszeczkę jeszcze je tylko podreperować. Muszę sobie zaznaczyć, gdzie umieścić klej, na której linii kartonu. No i jadę. Moi drodzy, jak już stelaż jest sklejony, to teraz górę, czyli wsadzamy sobie tutaj do środka i tak samo kleimy. Moi drodzy, jak mamy gotowy już stelaż, to musimy przykleić wszystkie elementy, czyli uszy na górę, tu trzeba dać klej i przykleić, albo po prostu taśmą od tyłu, oczy na przód, nos, aha, i wąsy. Wąsy, słuchajcie, trzeba przykleić pod nos i następnie przykleić na przód stelażu. Także zabieramy się do pracy. Moi drodzy, mi zostały uszy. Wszystkie elementy, które tutaj przykleiłam, są już gotowe, przyklejone, natomiast tutaj właśnie korzystałam ze struktury kartonu, że on ma takie wypukłe brzegi i właśnie oczy do tych wypukłych brzegów przykleiłam, nos na środek, pod spodem wąsy, także wszystko mam prawie gotowe. Zostały mi jeszcze tylko, słuchajcie, uszy. O. Tak. Jedno ucho, trochę przytrzymam. Gotowe, przyklej się, przyklej się. I drugie. O, proszę bardzo. I moja czapko postać jest gotowa. Tak, tutaj uszy jeszcze chwilę, wszystko chwilę jeszcze musi popracować, żeby się przykleiło. Słuchajcie, także tak to wygląda. O. Czapko postać jest gotowa. Oczywiście możemy sobie jeszcze coś tutaj dorysować, na przykład właśnie buzię zrobić, czy cokolwiek, pokolorować. Jeżeli macie jakieś inne postaci, to oczywiście też możecie sobie je w jakiś sposób przyozdobić, narysować cechy bardziej charakterystyczne, jak chcecie. Także to jest czapko postać, ale jeszcze chciałam Wam pokazać, jak można, słuchajcie, zrobić jeszcze z tej czapko postaci taką lalkę teatralną. I w tym celu, słuchajcie, ja mam tutaj dwa patyczki. Mam dwa, ponieważ karton troszeczkę swoje waży. Mam takie te patyczki dosyć liche, że tak powiem. I dlatego potrzebne są mi dwa, żeby utrzymały. I teraz robię, słuchajcie, dziurki tutaj z tyłu. O, jedną i drugą. Tak, słuchajcie, zrobiłam dziurki tutaj jakby na zewnątrz tego klejenia, żeby jeszcze tego klejenia tutaj nie psuć. I teraz co? Teraz trzeba wsadzić, słuchajcie, patyczki do środka. Jeden oczywiście i zaraz drugi. I patrzymy, gdzie on się zatrzymuje i trzeba będzie po prostu w środku podkleić go taśmą. Można też spróbować zrobić to klejem, ale wydaje mi się, że taśma tutaj będzie prostsza. Także o... Podklejam tutaj taśmą, żeby mi się trzymało. I drugi, żeby się nie zdrżyły. Okej, sprawdzam. Zobaczmy, czy się trzyma. Właśnie, jeszcze nie. Czyli jeszcze trzeba mocniej podkleić. Zrobiłam dwa gabity.
Zrobiłam dwa gabity i dzięki temu moja czapko-postać przekształciła się, słuchajcie, w lalkę. Lalkę teatralną, którą mogę sobie tu teraz animować dzięki moim gabitom. Ona może się poruszać, tak? Oczywiście dobrze, żeby one, słuchajcie, były jakieś takie mocne, sztywne, żeby to się wszystko trzymało. Moi drodzy, czyli zobaczcie, czapko-postać, która może stać się lalką teatralną, jeżeli oczywiście tutaj zamocujemy jej gabity. Zobaczcie, tak niewiele trzeba. Karton, nożyczki, jakiś dobry klej albo taśma, elementy do ozdobienia, papier samoprzylepny czy też farby, pisaki i mamy kolejną rzecz, albo element kostiumu, albo właśnie lalka teatralna. Zachęcam Was serdecznie do stworzenia czegoś takiego w domu i co? I widzimy się już niebawem. Dzięki, cześć!